Witam na kanale. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić historię i ostateczny los samolotu eksperymentalnego Caproni Campini N1, który był przez pewien czas pierwszym w historii samolotem odrzutowym. I to już za chwilę. Zapraszam na materiał. W 1931 roku włoski inżynier aeronautyki Secondo Campini przedstawił Regia Aeronautica raport na temat potencjału napędu odrzutowego. Raport ten zawierał jego propozycję jednego takiego wdrożenia, które nazwał termoodrzutowcem. W tym samym roku Campini wraz z dwoma braćmi założył firmę o nazwie Belivioli e Natione Rationa, po włosku samoloty odrzutowe i łodzie, aby kontynuować rozwój tego silnika. W kwietniu 1932 roku firma zademonstrowała łódź z napędem pompowym w Wenecji we Włoszech. Łódź osiągnęła prędkość maksymalną 28 węzłów, czyli około 52 km na godzinę. Prędkość porównywalną z łodzią z konwencjonalnym silnikiem o podobnej mocy. Włoska marynarka wojenna, która sfinansowała rozwój łodzi, nie złożyła żadnych zamówień, ale zawetowała sprzedaż projektu poza Włochami. W 1934 roku Regia Aeronautica wydała zgodę na opracowanie dwóch prototypów wraz ze statycznym stanowiskiem testowym w celu zdemonstrowania zasady działania samolotu odrzutowego, a także zbadania potencjalnych zastosowań wojskowych. Ponieważ jego firma brakowała infrastruktury przemysłowej niezbędnej do takich przedsięwzięć, Campini zawarł porozumienie z większym producentem samolotów Capronim, na mocy którego ten ostatni zapewni niezbędną pomoc materialną przy produkcji prototypów. W ramach tej relacji Campini opracował swój projekt, który później otrzymał oficjalne oznaczenie N1 włoskich sił powietrznych. Historyk Nathaniel Edwards porównał względną otwartość wczesnych prac nad rozwojem włoskich odrzutowców z wysokim poziomem tajności obecnych w programach innych krajów, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy. Spekulował, że wynika to z chęci rządu włoskiego, aby był postrzegany jako posiadacz nowoczesnego i zaawansowanego przemysłu lotniczego, chcący zdobyć dzięki takim osiągnięciom prestiż i renomę w kraju. Edwards stwierdził, że praktyczność projektu N1 została podważona przez presję polityczną, aby przyspieszyć realizację programu. Tak, aby Włochy były bardziej prawdopodobne, że będą pierwszym krajem na świecie, który wykona lot odrzutowcem. Historia operacyjna. Pierwszy lot N1 odbył się 27 sierpnia 1940 roku przez pilota doświadczalnego Mario De Bernardi w zakładzie Caproni w Teliedo pod Mediolanem. Przeprowadzał większość lotów testowych N1. Pierwszy lot trwał 10 minut, podczas którego De Bernardi utrzymał prędkość poniżej 225 mil na godzinę, czyli około 362 km na godzinę, czyli mniej niż połowa przepustnicy. Chociaż pierwszy lot Heinkla H-178 z napędem odrzutowym odbył się rok wcześniej, nie został on upubliczniony. Dlatego Międzynarodowa Federacja Lotnicza uznała N1 za pierwszy udany samolot odrzutowy. Testy w locie pierwszego prototypu ujawniły kilka problemów z silnikiem. Nie zapewniał wystarczającego ciągu, aby osiągnąć przewidywane osiągi, gdyby był dopasowany do wzmocnionego płatowca, aby wytrzymać całkowite ciśnienie obciążenia. Silnik generował znaczne ciepło, co zmusiło pilota do latania przez cały czas z otwartą osłoną, co choć skutecznie odprowadzało ciepło, zwiększało opór powietrza. Według autora lotnictwa Sterlinga Michaela Pewelka, N1 był ciężki i za słaby, a Caproni Vizzolla F4 o napędzie konwencjonalnym był szybszy, co przypisał ograniczonym zasobom krajowym, co spowodowało niedofinansowanie programów rozwojowych. W dniu 30 listopada 1941 roku De Bernardi wraz z Giovanni Pedese jako pasażerem obleciał drugi prototyp z lotniska Linetta w Mediolanie na lotnisko Giudonia pod Rzymem, podczas szeroko nagłośnionego wydarzenia, które obejmowało przelot nad Rzymem i przyjęcie zorganizowane przez premiera Włoch, Benito Mussoliniego. Był to pierwszy przelotowy lot odrzutowcem. Lot obejmował międzylądowanie w Pizie, prawdopodobnie w celu uzupełnienia paliwa, i odbył się bez użycia tylnego palnika.
Radzieckie Biuro Projektowe Samolotów PSAGI uzyskało pewne szczegóły dotyczące motoodrzutowca i opracowało własne. Campini później nawiązał współpracę z inną włoską firmą lotniczą Regiane i wraz z Roberto Longhi zmodyfikował Regię RE-2005, aby stworzyć RE-2005R z silnikiem odrzutowym. Prędkość można było zwiększyć do 750 km na godzinę, ale zużycie paliwa osiągnęłoby prawie 1000 litrów na godzinę, czyli prawie czterokrotnie więcej niż normalnie zużywa RE-2005 przy pełnym otwarciu przepustnicy. Testowanie dwóch prototypów N1 kontynuowano do 1943 roku. Jednakże N1 został częściowo zniszczony podczas bombardowania fabryki Caproni, a upadek rządu faszystowskiego po inwazji aliantów na Włochy utrudnił program. Po klęsce Włoch uszkodzony prototyp przewieziono do Wielkiej Brytanii na studia w Royal Air Force Facilities w Farnborough. Samolot został później zezłomowany w RAF Newton w 1949 roku. Zachowany egzemplarz można obecnie oglądać w Muzeum Włoskich Sił Powietrznych w Virginia di Valle pod Rzymem. Natomiast naziemne stanowisko testowe, składające się wyłącznie z kadłuba, można oglądać do dziś w Narodowym Muzeum Nauki i Technologii w Mediolanie. Był to bardzo krótki materiał, przepraszam Was za to, ale po prostu nie udało mi się uzyskać więcej takich potwierdzonych i szczegółowych danych. Mam nadzieję, że i tak Wam się spodobał, a ja Wam dziękuję za wysłuchanie i życzę wspaniałego i spokojnego dnia. Pozdrawiam.